Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj Darth Vadera, czyli największy czarny charakter z uniwersum Gwiezdnych Wojen z serii Hero Masters Star Wars. Darth Vader to bardzo charakterystyczna postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest to chyba najsławniejszy czarny charakter. No i jak widzicie, wygląda on naprawdę tak jak z filmu. Ma on swoją pelerynę, jest ubrany cały na czarno, ma czerwony miecz świetlny, a także coś w stylu sutanny, nie wiem nawet jak to nazwać. No i jest to tren do jego czarnego kostiumu. Wszystkie elementy oczywiście się ruszają. Możecie poruszać jego rękoma, głową, nogami. Jest to bardzo proste. No i jak Wam zaraz pokażę, możemy go w prosty sposób rozłożyć, no i złożyć, niekoniecznie w takiej samej postaci. Zaczniemy od zdjęcia głowy. Pelerynę. Możecie go dosłownie rozłożyć na czynniki pierwsze. Jak widzicie, jest to bardzo proste, no i dosyć szybkie. Tak wygląda rozłożony Darth Vader. Mamy oczywiście dwie ręce, dwa uda, dwie nogi, głowę i tors. Połączę go teraz z zestawem z Anakina Skywalkera. No i spróbuję stworzyć kompletnie nową figurkę z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Oczywiście zestawy możecie ze sobą bez problemu łączyć. Wszystkie elementy do siebie pasują. No i nie dość, że pasują, to jeszcze sprawiają, że figurki są stabilne i bez problemu możemy je postawić. Uzbroimy dość mocno naszą postać, ponieważ w jednej ręce, w obydwu rękach będzie ona miała miecze świetlne. W jednej niebieski, w drugiej czerwone. Wystarczy dodać jakiś element dekoracyjny. No i w ten sposób mamy stworzoną zupełnie nową postać. Jest to połączenie dosyć, powiedziałabym, dziwne, ponieważ dobra ze złem. No ale jak widzicie, nie miałam najmniejszego problemu, aby te dwa zestawy ze sobą połączyć i stworzyć kogoś zupełnie nowego. Darth Vader to niewątpliwie bardzo rozpoznawalna postać. Oczywiście możecie ją pomieszać z innymi postaciami z Gwiezdnych Wojen z serii Hero Masters Star Wars. Jeżeli chcielibyście mieć ten zestaw, zapraszam Was z naszego sklepu na megadyskont.pl.